Mała bomba atomowa, tak w największym skrócie można określić to wczorajsze dwuakapitowe oświadczenie ze strony FIA. Oświadczenie mówiące o ugodzie zawartej z zespołem Ferrari, ugodzie dotyczącej jednostki napędowej i tych wszystkich niezgodności, które były przedmiotem śledztwa pewnego dochodzenia, które trwało przez większą część minionego sezonu. Ta bomba atomowa będzie miała ogromną skalę rażenia, której na ten moment nie jesteśmy w stanie tak naprawdę określić, a o co chodzi i jak to wszystko może wyglądać w ciągu najbliższych tygodni, o tym powiemy sobie już za chwilę, więc tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 29 lutego, Daniel Biały, echa padoku. Wszystko z jednostką Ferrari jest w najlepszym porządku. Tak FIA wielokrotnie deklarowała w trakcie większej części minionego sezonu, prowadząc swoje własne śledztwo, swoje własne dochodzenie, trochę wymuszone sugestiami ze strony Red Bulla, Mercedesa, że nie jest możliwe osiąganie tak dużych prędkości, takiej wydajności jednostki napędowej, trzymając się ściśle obowiązującego regulaminu technicznego. I ten obraz legł w gruzach 10 minut przed zakończeniem tej drugiej sesji zimowych testów, kiedy to FIA zdecydowała się na publikację oświadczenia, bardzo krótkiego, bardzo lakonicznego oświadczenia, dwa akapity, które zmieniają nam całkowicie obraz tego, co działo się w trakcie minionego sezonu i będą miały mocny, ogromny wpływ na obraz tego, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Co znalazło się w tym oświadczeniu? Tam pojawia się informacja o tym, że FIA zawarła ugodę z zespołem Ferrari, ugodę dotyczącą jednostki napędowej, rozwiązań stosowanych w jednostce napędowej włoskiego zespołu. FIA będzie mocno monitorowała całą tą sytuację związaną z rozwojem wszystkich jednostek napędowych. Dodatkowo Ferrari ma pomagać FIA w domyśle finansować prace związane z nowymi paliwami. To wszystko czytane wprost, a między wierszami, no FIA prawdopodobnie złapała Ferrari. FIA musiała znaleźć twarde dowody, które zmusiły zespół Ferrari do tego, żeby zawrzeć taką ugodę. Gdyby nie było dowodów, myślę, że Ferrari nie godziłoby się na takie rozwiązanie. Te dowody musiały być naprawdę bardzo mocne, bo włoski zespół również przez szereg miesięcy zaprzeczał, że cokolwiek w jego jednostce napędowej jest niezgodne z regulaminem technicznym. No, Ferrari znalazło się w bardzo trudnym położeniu i tutaj odchodzimy już bezpośrednio od tego oświadczenia, które zostało opublikowane, a kierujemy się głównie w stronę niemieckiej prasy i tego, co zostało tam napisane. No, czytamy tam, niemiecki Automotorsport Sport pisze o tym, że Ferrari w związku z tą sytuacją musiało przebudować całą jednostkę napędową, nie tylko jednostkę spalinową, ale również obszar turbosprężarki został przemodelowany, przebudowany. I to ma wpływ bezpośredni na to, jak Ferrari wygląda w trakcie tych zimowych testów. Mattia Binotto wielokrotnie w ciągu ostatnich dni deklarował, to jest nasze prawdziwe tempo. Tak to wszystko wygląda. I potwierdzeniem tego wszystkiego może być wypowiedź Mattia Binotto właśnie dla niemieckiego Automotorsport Sport, która została wczoraj dość późno wieczorem opublikowana, że jesteśmy wolni na prostych odcinkach toru, dlatego że mamy więcej oporu. Ferrari, szukając docisku, wygenerowało nieco więcej oporu, ale również nie pozwala nam na szybszą jazdę nasza jednostka napędowa. I o ile z tym pierwszym problemem Mattia Binotto deklaruje, że uporają się w miarę szybko, to ten drugi problem, problem niedoborów po stronie jednostki napędowej, może wymagać wielu miesięcy pracy, wiele miesięcy rozwoju. Jeżeli rzeczywiście tak to wszystko wygląda, to Ferrari jest w kłopocie nie tylko dzisiaj, teraz, w trakcie tych zimowych testów, w trakcie początkowej części sezonu, ale to może mocno rzutować na dyspozycję zespołu Ferrari w kolejnych latach. Rewolucja 2021 nie przewiduje zmiany jednostki napędowej. Nadal będziemy ścigali się z tym, co mamy, więc jeżeli Ferrari zaczyna w pewnym sensie od białej kartki, no to może mieć trudność, żeby dogonić rywali, szczególnie dogonić Mercedesa. To może rzutować bardzo mocno na wyniki zespołu Ferrari, a to wszystko dzieje się w przeddzień podpisania tych nowych umów komercyjnych związanych z rywalizacją w Formule 1, zaangażowaniem powyżej roku 2020. Bardzo źle to wygląda dla Ferrari, ale bardzo źle to też wygląda dla FIA. Instytucja, organizacja, która powinna stać na straży, która powinna być przejrzysta i transparentna, gdzieś pod stołem umawia się z Ferrari, że nie będziemy mówić o wszystkim opinii publicznej, zachowamy szczegóły tego naszego porozumienia i tego, co nam się udało znaleźć w tajemnicy i idziemy dalej, odkładamy to wszystko na bok. No myślę, że rywale nie pozostawią tutaj i na Ferrari, i na FIA suchej nitki.
Czas publikacji tego oświadczenia nie był przypadkowy. Wtedy, kiedy ono zostało opublikowane, większość tego seniorskiego sztabu zespołów już była gdzieś w drodze do domu, była gdzieś w taksówkach, czy już w drodze do domu, w samolotach. I tu Karun Chandhuk dość późno wieczorem napisał, że on był na pokładzie jednego z samolotów, gdzie wracali również przedstawiciele zespołów i oni po wylądowaniu przeczytali to oświadczenie. Pojawiła się złość, pojawiła się frustracja, pojawił się szereg różnych emocji. No i myślę, że najbliższe tygodnie szykują nam się bardzo ciekawe. Nie przykryje tego ani sytuacja związana z wirusem, ani inne kwestie, które mogą się tutaj pojawiać. Mercedes i Red Bull nie odpuszczą i myślę, że skala tego, co się wydarzyło wczoraj, co miało zaledwie dwa akapity objętości, mówię o tym oświadczeniu, będzie ogromna i na ten moment trudno jest określić, jak duży może mieć to wpływ na to, jak będzie wyglądała rywalizacja w najbliższych tygodniach, jak to wszystko będzie wyglądało. No to prawdziwa bomba atomowa zrzucona przez FIA. Zastanawiam się, co kierowało FIA w tej sytuacji. Niemiecka prasa sugeruje, że były to naciski właśnie ze strony Mercedesa, Red Bulla, żeby FIA w końcu opublikowała wyniki tych swoich badań, swoich poszukiwań. Moja teoria, która gdzieś mi się pojawiła w głowie, jest taka, że być może w trakcie tych zimowych testów przedstawiciele FIA znowu zauważyli jakieś nielegalne rozwiązania w jednostce, w tej nowej jednostce napędowej Ferrari, jakieś ciągoty do oszukiwania i poszła z tym publicznie. To takie ostatnie publiczne ostrzeżenie, zanim zaczną się poważne sankcje. No myślę, że i Ferrari, i FIA wyglądają w tej sytuacji bardzo, ale to bardzo źle, zostały zmuszone. Tu nie mam wątpliwości do tego, żeby tak to zostało rozegrane. Najbliższe tygodnie szykują nam się bardzo ciekawie. Myślę, że im bliżej Australii, tym więcej na ten temat się dowiemy. Dziennikarze wezmą pod lupę przedstawicieli Ferrari, przedstawicieli FIA, ale też myślę, że będą próbowali szukać nieco sensacji, pytając przedstawicieli, szczególnie Red Bulla i Mercedesa. No bardzo ciekawy wątek, wątek, który trochę przemilczany w polskich mediach, ale to myślę, że z uwagi na to, że mieliśmy i premierę tego drugiego sezonu serialu Jazda o życie, Drive to Survive, ten drugi tytuł anglojęzyczny, lepiej mi do tego wszystkiego pasuje. I kwestie związane właśnie z wynikami tych zimowych testów. Co do wyników zimowych testów, to mieliśmy się spotkać dzisiaj właśnie w związku z wynikami, w związku z analizą, ale ta analiza jeszcze się przygotowuje. Te kolumny w Excelu są już wypełnione, natomiast analiza tego wszystkiego, wyciągnięcie z tego wniosku wymaga nieco czasu. To wkrótce, a jeżeli chodzi o pozytywy, jeżeli jeszcze nie widzieliście serialu Jazda o życie, jeżeli nie mieliście okazji go obejrzeć, to te kilkanaście złotych, jeżeli kupicie konto na Netflixie z kuzynem, szwagrem, siostrą, bratem, to jest niewielki wydatek, biorąc pod uwagę, co Netflix nam przygotował. Ten drugi sezon jest naprawdę niesamowity. Ja nie spodziewałem się, że takie emocje będą mi towarzyszyły, kiedy oglądam te odcinki. Nie będzie tu spoilerów, więc nie bójcie się, że zdradzę Wam fabułę, ale dwie rzeczy, szczególnie dwie rzeczy zwróciły moją szczególną uwagę i Wam też polecam na to zwrócić uwagę, kiedy oglądacie. Presja to jest coś, co Netflix pokazał bardzo dobrze. To jest coś, co te kamery, które towarzyszą zespołom, kierowcom w trakcie weekendów wyścigowych, chyba nie są w stanie tak dobrze pokazać. Ta kamera ustawiona pod innym kątem, to jest coś, co pokazuje, pod jaką ogromną presją znajdują się i przedstawiciele zespołów, i kierowcy. I to wszystko pokazuje nam ludzką twarz tych osób, które tam pracują. Czasami wydaje nam się, że to są maszyny, roboty, automaty wytresowane przez lata do tego, żeby w obliczu kamer zachowywać się odpowiednio. Ten dokument potrafi uchwycić to, co dzieje się przed, w trakcie, obok, te prawdziwe emocje. I kolejna rzecz, która gdzieś mnie tutaj w tym wszystkim uderza, właśnie ta ludzka twarz, która pokazuje, na jak ogromny szacunek zasługują ci ludzie, którzy pracują w tym sporcie, niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmują. Ta presja towarzyszy im zawsze i warto o tym pamiętać. To są tylko ludzie, oni popełniają błędy i tutaj ten odcinek poświęcony szczególnie Mercedesowi, to jest coś, co poraża, to jest coś, co pokazuje, że tutaj nie ma pełnego automatu, tu nie wszystko dzieje się automatycznie, są emocje, są obawy. Lewis Hamilton, 40 stopni gorączki, zespół z niepokojem patrzy, kiedy ten wsiada do samochodu i mówi, że on jest w stanie to zrobić, no bo Lewis też czuje tą presję, ten wyjątkowy weekend wyścigowy dla Mercedesa, on chce wziąć w tym wszystkim
udział. To jest niesamowite. Ten dokument ponownie gdzieś obudził we mnie te takie prawdziwe emocje, tą prawdziwą miłość do Formuły 1. Ona zawsze jest, bo nawet to, że staję przed tą kamerą, to jest wynik tego, że uwielbiam ten sport, lubię go oglądać, analizować, zaglądać nieco głębiej pod to wierzchnie pokrycie tego sportu, ale to jeszcze bardziej budzi takie emocje. Polecam Wam ten serial, jeżeli jeszcze go nie widzieliście albo nie widzieliście drugiego sezonu. Warto to obejrzeć, żeby jeszcze lepiej zrozumieć ten sport. Są tam też takie szczegóły techniczne, których na co dzień nie widzimy. To jest coś, co mocno mnie interesuje. Jak ten pokój, w którym na przykład Williams ćwiczy swoje pit stopy. W tym dokumencie z udziałem Guya Martina nie pokazano, co jest w tym pokoju. Netflixowi udało się uchwycić fragment specjalnej maszyny, która pomaga mechanikom w przygotowaniu się do tego zadania, wykonania pit stopów. Polecam Wam ten dokument, zanim zacznie się ta prawdziwa burza związana z tym oświadczeniem FIA, bo to, co widzieliśmy do tej pory, to dopiero początek. Na tym kończę to takie specjalne trochę wydanie, podyktowane tym, co działo się w ciągu ostatnich godzin. Widzimy się wkrótce, nie oddalajcie się bardzo od odbiorników, bo ta analiza, ona dojrzewa i myślę, że w ciągu dzisiejszego dnia dojrzeje na tyle, żeby ponownie stanąć przed kamerą i podzielić się z Wami tymi wszystkimi ciekawymi rzeczami, które udało mi się w tych wszystkich cyferkach znaleźć. Na ten moment dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia już za chwilę.